mili państwo, ja jestem w Polsce. Za chwilę tam mam Orlena, ale muszę tutaj w prawo pojechać, żeby zobaczyć, czy mi zrobią przegląd na czepy, bo ważność mam. Przegląd mam do jutra. Moi drodzy, jesteśmy w Zgorzelcu. Jedziemy tutaj na te premio zrobić przegląd. Tak, 11.20 zakończyłem tacho, więc robi mi się pauza weekendowa 45. Na pocztę, wysłać dokumenty do firmy tam mojej na Śląsku. Pójść odebrać juniora ze szkoły. Co za pogoda, normalnie dramat. Ale pocieszam się tym, że w torbie miałem jakieś długie spodnie, więc nie ma tragedii. To, że sobie coś tam pada, to pół biedy. Tylko kuźwa najgorsze jest to, że ja mam mokro w butach. To jest ten największy minus, bo mam kurde cienką podeszwę i wszystko kuźwa mi wsiąka. Ale nic na to już nie poradzimy. Coraz bliżej tej poczty już jestem. To już jest połowa sukcesu. O, że jeszcze fontanna działa. To dziwne. No i co? Jak nagłeś? O, chciałem pokazać i... O! Udało się. Dobra, idziemy do poczty, bo... Ja pierniczę. Poczta ogarnięta. Więc teraz cisnę po juniora, który 5 minut temu lekcję skończył, a wiem, że on będzie niezadowolony. No, a będzie niezadowolony, bo ja jeszcze przecież auta nie odebrałem, więc będzie marudzenie. Po co mnie teraz odebrałeś? Ja nie będę szedł w taką pogodę. I tak dalej, i tak dalej. No, mogę się założyć z każdym, że tak będzie. Delikwent odebrany ze szkoły i powiem tak szczerze, że pomyliłem się, bo nawet nie płakał ani nie marudził, że musi iść z buta. Normalnie przyjął to na klatę i o, ciśnie. A ja kurde obstawiałem, że będzie płakał i jargotał. No i w tą kałużę, tak? Chodź, idziemy. To ci jest? Zimno? Mi też. Parę słów do mikrofonu? Aha. A jak było w szkole? Dobrze. Dobrze. No i to się dogadali? Pyk, 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 pyk. O, zdjęcie ci zrobię, styk. Przejebane te rurki tam dokręcić. Ja to jeszcze tam jakoś jakoś. Tamta jedna, nie? Najgorsza przy bloku. No masakra tam jest, kurwa. No tamtą tu kuźwa ja też się męczyłem. Kuźwa, aby to by było to, bo tak to co? Wszystko jest pouszczelniane. To jest tylko to zostało. Tylko ta kuźwa ten. Kuźwa mnie jedna rzecz zastanawia, no bo jednak ta chodniczka była kuźwa uszczelniona, a jednak gdzieś kuźwa puściło. Ale to też może być tak, że na tej podstawie tych nie było? Co? No. Nie, tych tu, nie. Tych tu lei, no? Nie. Aha. To ta chodniczka to ona jest osobno przykręcana do tego. No bo co, bo raczej kuźwa chłodniczka sama w sobie nie będzie puszczać, nie? No ja tak kminiłem właśnie, ale kurwa nic nie znalazłem. No bo kuźwa, ja mam drugą, nie? Jakby co? No. Tylko ja właśnie nie pamiętam, czy ja kurde jej czasem nie wymieniałem, właśnie na tą kuźwa nie dałem. No. Tamtej podstawy. Ale właśnie nie pamiętam. No zobaczymy za chwilę. No ale mówię, kurde, mamy taką podobną tego, bo już zakupiłem. Tu jeszcze jest na jakimś kuźwa łańcuszku, żeby sobie przytrzymać. No i też właśnie tutaj, kurde, według instrukcji żeśmy coś od tego, a tu nam cały czas wywalało tą stroną. I też właśnie tam kuźwa węża żeśmy o właśnie dawali.
yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. Nie, no ten kurwa przyrząd to jest dobry, bo zaciągniesz węże, kuźwa, i później jak się napełnia, to widać, kurde, w radio był wyciek. No. A, że barometr od razu, no. Ale czasami też bywa tak, że na przykład jak zaś się, no, widać, to wiemy, jak na przykład kurwa pompa ciśnienie nie robi w drugą stronę. Aha. Okej. Okay. Ja pierdyle, tego się chyba nie spodziewałem ogólnie, że to tak będzie. No i chłopaczek też się nie spodziewał, że będzie co chwilę coś tam kurde szukał. Wszystko miał poskładane, co nie? Z tego co mówił. I wczoraj jak go odpalił, czy dzisiaj go jak odpalił, to wyhaczył, że kurde gdzieś tam delikatnie oleje zaczęło kapać. No i okazało się, że musiał zrzucać znowu podstawę filtra oleju, demontować tam w środku chłodniczkę oleju i ją jeszcze raz uszczelniać, nie? Więc zobaczymy, czy to coś kurde da, nie? Bo ja ogólnie u niego jestem od godziny 14, bo tak mnie kurde znajomy właśnie przywiózł, bo ja piorniczę, tam pociąg jechał. Ja jestem tu od godziny 14 koło niego, coś koło tego. No to macie, już jest kurde prawie w pół do szóstej. I teraz kurde właśnie zamontował tą podstawę, podkręcał całe zawieszenie od spodu. Zalał płynem chłodniczym, no ale brakuje, więc jadę teraz na Cepena kupić te płyny i od razu sobie coś kupię, kurczę, normalnie do jedzenia, bo jestem tak głodny, że szkoda gadać, a coś czuję, że tu z godzinę jeszcze jak nie lepiej spędzę, więc dam znać co i jak, ale muszę dodać jedno, że naprawdę jest kurde kosior, bo jak zauważcie jedną rzecz, że ja jak zrzucałem podstawę, to zderzak demontowałem cały przód, a on kuźwa to zrobił od spodu, nie? Ze zderzakiem założonym i tak dalej. Rozkręcił tam kurde poduchę pod silnikiem i jedno zawieszenie. Normalnie czad dla niego. Płyny mamy pozalewane, wszystko poskręcane, więc będzie odpalenie samochodu, ale póki tak się stanie, no to wiadomo, że trzeba pousuwać wszystkie błędy. I chwila prawdy będzie, nie? Naprawdę, no. Ty, ale jestem pod wrażeniem, bo wtedy co tutaj tą rurę miałem problem, nie? No. To jak kuźwa to odpięliśmy, to on po jakimś czasie kurwa gaz. No nie wiem. Tak. Dlatego kurwa byłem właśnie pewny, że jak tą przepływkę będzie odpięta, to on będzie gaz. Nie, no to nie. A, okej. Okay. Już ci mówię, czasami jest tak właśnie. No. Kurwa, jak jest odpalony, jest pięta przepływka i odepniesz, to zgaśnie, nie? Aha, aha. Albo jest jeszcze tak, na przykład, że wiesz, odepniesz, to on się zapaluje, nie? Tak. Bo mi właśnie, kurde, falowały obroty i każdy mówił, kuźwa, sprzęgło, nie? Do regeneracji. Nie, a to kurwa, ja jak przeczyściłem przepływkę, bo ją rozjebałem całą, no. Poczyściłem, zapiłem kuźwa, koniec falowania obrotów jest. No, no. I tak samo jak na przykład będzie gdzieś nieszczelność na ognie, no. W krężykach i tak dalej, nie? Kurwa, na przykład to jak było zaśniedziałe i ten nie, to samo też będzie. Tak, bo wina sprzęgła jest wtedy, jak on jest na biegu i w czasie jazdy dopiero kurde pod obciążeniem on faluje. No niestety, po odpaleniu samochodu i troszeczkę jak sobie popracował na wolnym obrocie, żeby sobie zagrzał silnik, no to niestety pojawia się
olej, więc prawdopodobnie przepuszcza chłodniczka oleju nam. I tak, tą śrubę mamy właśnie przykręconą do bloku silnika i tutaj właśnie w tym momencie zbiera mi się olej, czyli prawdopodobnie jest rozszczelniona chłodniczka oleju. I właśnie tutaj Wam chcę pokazać, że tutaj właśnie wychodzi olej i tędy sobie przepuszcza chłodniczka i dlatego nam się tam olej zbiera. Oj, normalnie to ten samochód już mnie drażnić zaczyna pomału. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.